Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Trapez jest prostokątny, trójkąty podobne ABD i CBD są równoramienne. Obwód trapezu jest równy. Czyli zobaczmy, wiemy, że trójkąty ABD, czyli ten trójkąt i trójkąt CBD są do siebie podobne. Wiemy też, że trapez jest prostokątny, czyli tutaj musi być kąt prosty. I teraz tak, jeśli tu jest kąt prosty, to i tutaj musi iść kąt prosty, ponieważ nasze trójkąty są podobne. Teraz jak tu jest pierwiastek z dwóch, to i tutaj musi iść pierwiastek z dwóch, no bo to są trójkąty równoramienne. Zobaczmy zatem, jak tu jest pierwiastek z dwóch i tu jest pierwiastek z dwóch, no to bok DC mogę sobie z Pitagorasa policzyć. Czyli mówię co, pierwiastek z dwóch do kwadratu dodać pierwiastek z dwóch do kwadratu równa się x do kwadratu. Czyli będziemy mieli pierwiastek z 2 do kwadratu, to jest 2, dodać pierwiastek z 2 do kwadratu, czyli dodać 2 równa się x kwadrat, czyli 4 to się równa x kwadrat, czyli x to się równa 2. Tutaj mamy dwie jednostki. Zatem zobaczmy, że odcinek AB jest 2 razy krótszy od odcinka DC, no bo widać, że dzieli podstawę tak jakby na połowę ta linia tutaj prosta. Czyli tutaj mam jedną jednostkę. Jak tutaj były dwie jednostki, tutaj musi iść jedna jednostka. A skoro tu jest jedna jednostka, a wiemy, że trójkąt ABD jest równoramienny, to tutaj też musi być jedna jednostka. No i teraz obwód bardzo łatwo policzymy. Zobaczmy, że obwód to będzie tak. 1 plus 1, czyli 2, plus 2 to 4 i plus pierwiastek z 2, czyli mamy 4 plus pierwiastek z 2, odpowiedź C.